Dzień dobry, widzowie. Ja się budzę, jest po godzinie 8. Znaczy obudziłam się po 7, ale stwierdziłam, że nie, no bez przesady, muszę jeszcze poleżeć. Bo ja tak zazwyczaj nie wstaję od razu, jak się obudzę. Więc jest tak już po 8, już mam roletę odsuniętą, więc już znaczy, że wychodziłam z łóżka. SMS mnie obudził, czy on mnie obudził? Nie, chyba już nie spałam, to przyszedł, że jakaś paczka do mnie idzie, także... Fajnie. Widzę, że dzisiaj na zewnątrz też jest fajnie ciepło, co mnie cieszy, że wyglądam jak... Jest słoneczko. To najważniejsze. O. Jeżeli długo mnie obserwujecie, to wiecie, że na Instagramie dawno temu już mówiłam o tym, że zawsze zaczynam dzień od szklanki wody. Teraz staram się, żeby to były dwie, a czasami nawet trzy, więc tak wiecie, już ponad pół litra wody z rana mam zapewnione, bo po prostu piję sobie wodę, muszę też wziąć kreatynę, tak wezmę trochę, więc to tak bardzo szybko wezmę. Czekam jeszcze na przesyłkę z bardzo popularnym kolagenem, bo chcę zobaczyć, czy mi na twarz trochę pomoże, bo ja mam taką tendencję do przebarwień, więc zobaczę, czy to mi pomoże. No i teraz jeszcze właśnie zaczęłam, ale to po jedzeniu, cynk, witamina B6, niacyna na twarz i teraz staram się zawsze przed kawą, żeby kawę nie pić na pusty żołądek, zjeść chociaż orzecha albo dwa. To tak od jakichś dwóch tygodni robię. Bo ja zawsze piję kawę na pusty żołądek, po prostu kawa przed śniadaniem. Ja czasem też nie jem śniadania, bo po prostu nie mam ochoty. Kawa przed śniadaniem lepiej smakuje. Z tego co wiem, to nie tylko dla mnie. Dobra, jeszcze muszę wodę dopić i robię sobie kawkę. Właśnie nagrałam takiego króciutkiego TikToka o tym, że moje anxiety na punkcie mojej cery chyba nigdy się nie skończy. Naprawdę, ja chyba muszę iść na terapię z tym związaną, bo naprawdę, jak tylko coś mi się pojawi na twarzy, ja od razu panikuję, bo wiem, że chwila nieuwagi i zaraz dojdzie do jakiejś tragedii po prostu. Tak jak tutaj mam takie delikatne, niektórzy pewnie nawet tego nie widzą, czerwone takie przebarwienia, to ja zaczynam już wymyślać, jakie maseczki zrobić, czy jaki kwas położyć, a może nie kłaść, a może jakiś krem punktowy jeszcze, a może dodatkowo coś, a może tamto, a już bym na zabieg pojechała, a już w ogóle pojadę zrobić laser. I jakby ta gonitwa myśli w mojej głowie chyba się nigdy nie skończy i chyba nigdy tego nie wyleczę z twarzy i głowy. Jakby naprawdę uważam, że moja cera wygląda naprawdę dobrze, tylko... Czasem jakieś takie trzy czerwone kropki sprawiają, że po prostu no, mam ogromny lęk z tym związany. Dobra, jeszcze sam sobie włoski. Wstawiłam czarne pranie. Piję kawę i ogarniam internety. Dobra, słuchajcie, przyjechałam na Halę Mirowską po jakieś owocki, warzywka. Jakby co to nie jestem tak spocona, tylko to jest ten rozświetlacz w kremie od AA. Jest dzisiaj bardzo gorąco, w ogóle jakaś rozwalona droga jest przy Placu Bankowym, więc stanęłam sobie tutaj nawet w sumie bliżej, więc to dla mnie nawet lepiej. Oh my god, I just glow! Nie mogę, dobra, zostawiam karteczkę MO Bilet za szybą. To też właśnie fajne, że przez bank kupuję sobie bilet parkingowy i jakby nie muszę szukać parkometru, czy później jak mi się przedłuży, to nie wiem, iść i kupować nowy bilet, tylko po prostu jak coś, to przedłużam sobie albo anuluję przez aplikację banku, więc cieszę się, że to odkryłam. Niby jest tak ciepło, ale jak wiecie, nie aż chyba tak gorąco, znaczy nie, jest mi zimno, ale czuję taki lekki już zapach jesieni, co mi się nie podoba, bo ja jeszcze nie zdążyłam odczuć, że w ogóle jest lato, a tu już lato się kończy. Jest mi z tego powodu przykro, ale mam bardzo ładną stylówę, bluzka, to jest bluzka, którą dostałam na sesji ostatniej, którą widzieliście. Spodnie są z H&M-u i Jordany, jakby jestem ubrana tak biało-niebiesko, tak jeszcze bardzo letnio, nawet tutaj bliżej jeszcze miejsce było, ale okej, przejdę się, bo ja i tak bardzo mało chodzę wszędzie jeszcze samochodem. A
razie biorę sobie 3 pomidorki malinowe. Jeszcze chyba będę chciała malinki. Zobaczymy. Jeszcze może śliweczkę sobie wezmę. Gorąco. Jest dzisiaj strasznie gorąco i dobrze, że sobie nałożyłam bluzkę na ramionczkę, bo nie dałabym rady. Dobra, jestem już w mieszkaniu, strasznie z gorąco, bo naprawdę, ale nie narzekam, ja lubię jak jest ciepło, a nie zimno. Mam straszne zakwasy po wczorajszym treningu, ale chcę pokazać, co kupiłam na hali mirowskiej. A więc po pierwsze to kalafior, on chyba 7,50 kosztował, jeden miałem coś takiego. Malinki, małe opakowanie i one już lekko po prostu ze mną dojechały. Patrzcie. Za... Już niektóre są, mają nowe życie. No nie, fuck. Musiała to przebierać za 10 zł, takie małe, więc dużo, patrząc na to, że jeszcze musiała to poprzebierać. Bardzo fajnie. Pół kilo czereśni, nie wiem za ile były nawet. Śliwki, no, wzięłam kilka, bo nie wiem czy będą dobre. I 3 pomidory malinowe, za wszystko jakieś chyba coś koło 40 zł. Nie wiem jak wy słuchajcie, ale ja uwielbiam prać swoją pościel, więc za chwilę swoją zdejmę, tylko ustawię telefon, żeby wam pokazać. Nie lubię jej nakładać, ale wiecie, lubię mieć upraną pościel, to jest tak samo jak z myciem włosów. Nienawidzę mieć włosów, ale lubię mieć czyste włosy, więc godzina 14, nie wiem czy mi to wyschnie, szczerze mówiąc. Jest na dworze, no... gorąco, więc może 2 godziny i wyschnie, godzina prania plus 2 godziny wody. A w kuchni robi mi się bekon na patelni, taki smażony na suchej patelni, bo lubię sobie taki pochrupać. On trochę prześcieradło poplamione samoopalaczem, bo źle się umyłam, ale to nic. Trochę bałagan w mieszkaniu, ale wiecie, musiałam wyjść po 10, więc się nie wyrobiłam, żeby ogarnąć, ale także na szybko wstawię sobie to. Później oddzielnie białe prześcieradło. Nie wiem, czy was to będzie interesowało, czego używam do prania, ale chyba nikogo nie zdziwię, bo używam takich podstawowych rzeczy. Powinnam już mieć jakąś współpracę, domowe rzeczy. Persil lawendowy, bo akurat taki był. Szczerze mówiąc, nie znam się za bardzo, czy te rzeczy są drogie, czy nie, bo wszystko jest drogie w Polsce. Jakby spójrzmy prawdzie w oczy. A wiecie, ja lubię jak ładnie pachnie pranie, więc Persil i do płukania mój ulubiony żółty Cocolino. Że moi sąsiedzi mają ze mną przesrane. Oni po prostu słyszą tu wszystkie możliwe dźwięki w moim mieszkaniu, więc ja. Ale jak oni topią swoje dzieci pod prysznicem, to ja nic nie mówię, także jesteśmy kwita. Klaudia, co ty jesz, że masz taką sztos formę? Co ty jesz? Powiedz. Boczek. Boczek z patelni. Białeczko, tłuszczyk. Lepiej się nie da. Wracając z tego, że mi tak fajnie światło tutaj wpada, a mam kampanię do nagrania, odsłoniłam tutaj balkon. Położyłam koszulę, bo chcę nagrać trochę wideo produktowe i mam taką wizję fajną, tylko nie wiem, czy właśnie tak dokładnie, tak jak ja chcę, to mi to światło pada. Będzie na białym tle i właśnie fajnie ta Monstera puszcza tam cień, tylko właśnie chcę zobaczyć, jak to będzie
wyglądało już z produktem, z efektem końcowym, bo to i tak będzie duże zbliżenie. Właśnie z takich małych rzeczy później powstają wielkie rzeczy. Słuchajcie, na białym tle to jest zbyt mdło, więc próbuję tutaj zrobić z kocykiem może coś. Jest różowy, produkt też jest różowy. Teraz pomyślę. O, zobaczcie, zdradzam wam znowu kulisy tworzenia kampanii, ale wziąłem kwiatuszka i zobaczcie, już wygląda to trochę ciekawiej, nie? Jak tutaj taki cień pada. Tak myślę. Tylko może nie aż taki duży. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nagrań ciąg dalszy. Właśnie robiłam tutaj maseczkę z glinki. No, trochę mi nie wyszło, bo proporcje dałam złe, ale to i tak było tylko do nagrania. Jak sobie będę nakładać na twarz, to zrobię tak, jak należy i tak się to wszystko prezentuje. Przyszedł kurier, ale to jest w ogóle paczka, której się nie spodziewałam, bo to jest jakaś no, paczka marki kosmetycznej, ale to są produkty, które dostałam przed premierą, także na razie nie mogę i tak wam pokazać. Mała rzeczy biurka. Tak o, zobaczcie, jak jestem fajnie opalona. Trochę jestem opalona i trochę mam pianki opalającej. Jadę do apteki, bo dostałam SMS-a, że mój lek jest do odebrania, także jadę taką torebeczką. Później jeszcze skoczę do Lidla. Kilka rzeczy. Wpadłam dosłownie na sekundkę do Carrefoura, w razie jakby w Lidlu nie było moich ulubionych batonów proteinowych. I tutaj, uwaga, dostałam jagody, bo niestety na Hali Mirowskiej nie było. No cóż, kupne to takie kupne, ale mam tam 250 gramów, było chyba za 11 zł, bo chcę zrobić jagodzianki, bo to, co jadłam ostatnio w piekarni, to była średnia, było mało jagód, była za słodka, ja jednak lubię jakieś takie przełamanie trochę słodkie, trochę kwaśne, więc kupiłam jagody, erytrytol, dwa batony proteinowe, cukier waniliowy, wanilinowy. I suche drożdże i zapłaciłam 40 zł. Masakra. Dobra, ale jeszcze muszę skoczyć do Lidla, tak czy siak. Właśnie byłam w aptece. Nie wiem, czy mogę wam to pokazać. To w sumie i tak nic nie czytacie, ale odebrałam tutaj swój lek specjalnie robiony. Buteleczce. Wczoraj zamówiłam, dzisiaj już odebrałam w aptece. Ała, chyba mi coś szyję przewiało, pewnie od dachu otwartego, bo zawsze mam taką zasadę, że jak jadę więcej niż 70 km na godzinę. O, jeszcze mogłam do piekarni skoczyć. Dobra. To dach mam do połowy otwarty, a czasami sobie luzuję i otwieram cały. Jak dzisiaj tak było troszkę chłodniej, jak się jechało. No ale dobra, byłam w domu zostawić zakupy, już wam pewnie nie będę pokazywać, co kupiłam, bo dzisiaj to praktycznie same zakupy. Przez cały dzień robię. Dobra. Jestem bardzo ciekawa. Co? To ma ważność 30 dni tylko? Okej, słuchajcie, jest równo 20:20, więc tym akcentem kończę vloga, bo upiekłam pyszne jagodzianki na kolację. Jeszcze udało mi się dorwać jagody, tak jak widzieliście. Więc takie pyszne. Dobra, dziękuję za oglądanie i życzcie mi smacznego. Widzimy się w następnym vlogu.